Dzień dobry. To jest trzeci podcast serii o latach 70.. Linki do poprzednich podcastów znajdziecie w opisie. A dzisiaj będę opowiadała o historii Tomiego Zieglera. Jest to dosyć znana sprawa z 75 roku ze Stanów Zjednoczonych, chociaż istnieje mało podcastów na ten temat. Ale jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam do słuchania. William Thomas Ziegler urodził się 25 lipca 1945 roku. Jego rodzicami byli Tom Senior oraz Biula. W 1939 roku jego rodzice otworzyli sklep z meblami, który został nazwany W.T. Ziegler i znajdował on się w mieście Winter Garden na Florydzie. W tamtych latach, czyli pod koniec lat 30. i na początku lat 40. w Wintergarden mieszkało około 3000 osób, więc było to małe miasteczko. Tom Senior oraz Biula byli pierwszymi osobami, które pozwoliły osobom czarnoskórym kupować meble na kredyt. Na tamte czasy było to coś absolutnie niezwykłego, ponieważ w latach 30. i 40. istniała segregacja rasowa, odczuwana jeszcze przez wiele dekad. Zazwyczaj zatrudniano osoby czarnoskóre jako służące, wyznaczano im osobne toalety, nie mówiąc już o nierównościach względem płac. Doszło do zjawiska, które jest nazywane po angielsku white flight i zjawisko to polegało na tym, że osoby białe, w momencie kiedy w mieście pojawiało się ich zdaniem za dużo osób czarnoskórych, Przenosiły się do innych miast, gdzie mieszkały inne osoby białe. Przez to tworzyły się getta, pogłębiała się segregacja rasowa i nierówność. Dopiero w latach 40 XX wieku zniesiono zakaz małżeństw międzyrasowych. Tommy Ziegler dorastał w małym miasteczku otoczonym przez gaje pomarańczowe. W wolnych chwilach jako dziecko lubił jeździć na rowerze, i co było niezwykłe jak na tamte czasy, nie miał nic przeciwko nawiązywaniu relacji z osobami czarnoskórymi, podczas gdy większość białych rodziców zakazywała swoim dzieciom bawić się z osobami czarnoskórymi, ale rodzice Tomiego byli inni. Uważali, że każdy jest równy i można powiedzieć, że wyprzedzili swoje czasy. Tomi poznał swoją przyszłą żonę Eunice, kiedy ta pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej Winter Garden. I prowadziła tam też zajęcia dodatkowe z piłki nożnej. Nie wiadomo w jakich okolicznościach dokładnie się poznali, dlatego że Tomi nie pracował w tej szkole. Wiemy jedynie, że doszło do spotkania i że bardzo szybko zostali parą. Jeśli chodzi o Junis, to urodziła się ona w 1944 roku, więc była o rok starsza od Tomiego. Jej ojcem był Perry Edwards Senior i był on emerytowanym nauczycielem oraz ministrem, natomiast jej matka Virginia Edwards była nauczycielką w Georgii. Po pracy Eunice lubiła śpiewać i grać na organach w Kościele Baptystów i to właśnie tam ona oraz Tomi pobrali się w 1967 roku, a dokładnie 25 lipca, w dzień 21. urodzin Tomasa. Zamieszkali tuż obok jego rodziców w małym domu na ranczu przy ulicy Temple Grove. Mieli pięć kotów perskich, którymi opiekowali się jak dziećmi. Mówili nawet znajomym, że prawie codziennie je kąpią i czeszą. Miały one im w pewien sposób zastąpić dzieci. Często żalili się swoim przyjaciołom, że starali się o dziecko, ale bez skutku. Tomi przyjaźnił się z miejscowym sędzią, bankierem. Oraz komendantem policji. Mężczyźni często przychodzili do domu pary razem ze swoimi żonami i tam jedli wspólnie kolacje czy oglądali mecze. W latach 60. i 70. firma z meblami Zigglerów stale się rozwijała. Jednak już w roku 75. Tom senior przeszedł ciężki udar i dostał polecenie, aby zostać w domu. Dlatego syn Zieglerów, czyli Tommy oraz jego żona Eunice zaczęli kierować firmą, w szczególności zaczęła się w to angażować Eunice. Tommy chciał się w jakiś sposób odwdzięczyć swojej żonie, dlatego jesienią 1975 roku zaciągnął pożyczki, aby wybudować basen przy domu i kupić swojej żonie Oldsmobile Tornado. W listopadzie małżeństwo pojechało do Georgii, do rodziców Eunice na święto dziękczynienia i tam Perry Edwards poprosił swojego zięcia, aby był jedynym wykonawcą ich Nowego Testamentu. Jeśli chodzi o kwestie prawne, to wykonawca testamentu odpowiada za ustalenie spadku po zmarłym, często wykonawca jest zwany przedstawicielem, bo właśnie taką rolę pełni. Perry Senior oraz Virginia oprócz córki mieli też syna. Który nazywał się Perry Junior. Podczas święta dziękczynienia w 1975 roku powiedzieli to mu, że chcieliby oni zmienić swoją wolę i przepisać tylko na niego oraz na z ich spadek. Kilka miesięcy wcześniej Perry Senior otrzymał czeki za uprawę sosny na ziemi rolnej, która należała do rodziny Edwards. I przez to, że przeszedł udar latem 1975 roku i bał się, że nie zostało mu już dużo czasu, postanowił oddać tę ziemię swojemu zięciowi oraz swojej córce. Uważał, że są oni odpowiednimi osobami, będą potrafili się zatroszczyć o ziemię. Dodatkowo Tomi był wcześniej członkiem komitetu upiększania w Wintergarden. Co też miało wpływ na decyzję jego teścia. Perry Junior został wcześniej poinformowany przez swojego ojca o tym, co zamierza zrobić, jednak kiedy się o tym dowiedział, był naprawdę wściekły, ponieważ uważał, że Junis oraz Tommy zamierzają odebrać część jego majątku. Jednak była to tylko decyzja Edwardców. Podjęli oni właśnie taką decyzję ze względu na to, że mężczyzna miał. Problemy z alkoholem, był rozrzutny, i uważali, że w zły sposób będzie zarządzał majątkiem. Tommy, który wiedział, jak bardzo jego szwagier potrafi być agresywny, postanowił porozmawiać o tym z Yunis. Wspólnie podjęli oni decyzję, że nie zgodzą się na to, aby Tommy był wykonawcą spadku. Chciałabym opowiedzieć o Perim Juniorze, dlatego, że będzie on miał związek z historią. Jeśli chodzi o to, gdzie pracował. To był on zastępcą naczelnika więzienia w Georgii, a potem został sprzedawcą ubezpieczeń na życie. Jego rodzice nie potrafili zaakceptować, że zaczął nadużywać alkoholu i wtedy stawał się agresywny, a później zaczął eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi. Nie lubił on osób czarnoskórych, o co często spierał się z Tomim, który wiemy, jakie miał podejście do osób czarnoskórych. Rodzice Eunice nie byli źli na Tomiego za to, że odrzucił on ich propozycję. Pogodzili się z tym i powiedzieli, że rozumieją jego decyzję. Małżeństwo wróciło do Winter Garden i rozpoczęły się przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Tuż przed świętami Tommy przyszedł do swojego znajomego, komendanta policji, miał on na nazwisko Thompson, do Departamentu Policji z pudełkiem cukierków dla jego dzieci. Przy okazji Tomi zaprosił go na doroczne przyjęcie wigilijne, które było organizowane dla funkcjonariuszy organów ścigania w domu Sędziego, który też był znajomym Tomiego. 24 grudnia Junis przyjechała do domu swojego teścia, Toma Seniora, ze swoimi rodzicami i otrzymała od Toma 20 dolarów na święta. Niestety nie mogłam znaleźć informacji, czy był to prezent świąteczny. Czy może Tom dał jej te pieniądze, aby za nie kupiła jakieś jedzenie na święta? Jednak wiadomo, że miała miejsce taka wizyta i po południu tego samego dnia Biula spotkała się z rodzicami Junis w kościele. Jak mówiłam wcześniej, Perry Senior przeszedł udar latem 75 roku i kilka miesięcy później miał dodatkowo operację. Jednak razem z żoną postanowili przyjechać na święta do Winter Garden. Jednak przez cały czas mężczyzna musiał odpoczywać, siedzieć na krześle i nie przemęczać się. Tommy i Eunice wpadli na pomysł, aby dać mu nowy fotel na Boże Narodzenie. Planowali podwieźć ten fotel z powrotem do Georgii, ponieważ ich rodzice nie mogli zmieścić go w bagażniku. Późnym popołudniem Thompson, czyli komendant policji, przyjechał na te przyjęcie, na które zaprosił go wcześniej Tommy. Jednak kiedy tylko tam przyjechał, dostał informację, że coś się stało w sklepie meblowym Zieglerów i musi tam pojechać. On oraz mężczyzna o nazwisku Fick, który był szefem ogrodu zimowego, pojechali do sklepu Zieglerów. Kiedy przyjechali na miejsce, z pozoru nie było tam nic podejrzanego. Jakiś samochód był na parkingu. Był też szyld, który wszyscy znali, czyli WT Ziegler, meble, lampy, przewody, urządzenia dywany i akcesoria ścienne. Kiedy tylko mężczyźni wysiedli z samochodu, przez frontowe drzwi wybiegł Tommy i wpadł w ramiona Thompsona. Policjant zauważył, że Tommy miał ranę po postrzale, dlatego przechylił go przez ramię i zaniósł do swojego samochodu. Przy czym zdjął okulary, które Tommy nosił, i przyczepił je do swojego naramiennika. Wezwał posiłki i zawiózł swojego przyjaciela do szpitala West Orange Memorial. Tam zaczął z nim rozmawiać i Tommy od razu przyznał, że został postrzelony przez jednego z klientów. Thompson, który notował przez cały czas wszystko, co mówił Tommy w notatniku, zapytał, czy ten klient próbował go okraść. Na co Tommy powiedział, że tak, tak mi się wydaje. Policjant dodatkowo zadał pytanie, czy Tommy go postrzelił, na co on odpowiedział, że tak, swoim pistoletem. Śledczy, którzy przyjechali do sklepu Zieglerów, od razu weszli do środka, aby zbadać, co się stało. Z zewnątrz sklep przypominał nieco magazyn i był bardzo przestronny, kiedy wchodziło się do środka. Tuż przy kanapie i meblach kuchennych znaleziono ciało Eunice Ziegler. Miała ranę po postrzale z tyłu głowy. I kiedy umierała trzymała w ręce chusteczkę w kieszeni płaszcza Udało się ustalić, że to ona zginęła jako pierwsza Nieco dalej obok innej kanapy znaleziono ciało kobiety w średnim wieku była ona ubrana w zielony garnitur oraz miała kolczyki z ostrokrzewem Ona również zginęła w wyniku postrzału w głowę szybko udało się ustalić, że jest to Virginia Edwards czyli matka Eunice Kolejną osobą, która została znaleziona, był Perry Edwards, czyli ojciec Eunice. On również miał ślady po postrzale na swoim ciele, jednak on zginął w wyniku uderzenia w głowę stalową rolką, która była trzymana w sklepie. Tuż obok niego leżało czwarte ciało: był to Charlie Mace, miał on 35 lat i pracował w lokalnym gaju pomarańczowym. Został on postrzelony, tak jak pozostałe trzy osoby, ale u niego znaleziono też ślady na czole od stalowej rolki. Ta rolka została znaleziona w jego dłoni. Podeszwy były pokryte krwią, która zdążyła już zaschnąć, z jego kieszeni wysypały się drobne oraz paragony, a wokół jego ciała oraz ciała periego leżały pistolety. Funkcjonariusze nie uwierzyli w wersję Tomiego, że to Charlie Mace próbował go zabić i był to napad, ponieważ znalazł się mężczyzna, który twierdził, że tej nocy Tommy próbował go zastrzelić. Nazywał się on Williams. Według jego zeznań pojechał on wieczorem do sklepu Zieglerów, ale kiedy próbował wejść do środka, to Tommy wyszedł ze sklepu i oddał strzały. Nie wiedział, że był to Williams. I kiedy zobaczył, że to on, schował się z powrotem do środka, a Williams odjechał. Kilka godzin po tym, co się stało, około godziny 6 rano na miejsce przyjechał detektyw Fry, który będzie miał wpływ na rozwój wydarzeń. Detektyw nagrał rozmowę z innym mieszkańcem Winter Garden, który nazywał się Felton Thomas. Felton twierdził, że tego dnia w Wigilie poszedł razem z Masem czyli tym mężczyzną, który zginął w sklepie, po telewizor do sklepu Ziglerów. Felton Thomas opowiedział bardzo dziwną historię, która jest dosyć skomplikowana, więc trzeba się teraz skupić. Powiedział, że to Mace nie do końca powiedział mu o co chodzi i dlaczego mają pojechać po telewizor, jednak spotkali się oni na miejscu z białym mężczyzną, którego Mace nazywał Zieglers. Ten mężczyzna poprosił Meisa oraz Tomasa, aby wsiedli do jego samochodu i pojechali z nim do gaju pomarańczowego. Tam wyjął kilka pistoletów i poprosił mężczyzn, aby wystrzelili z nich za okna samochodu. Następnie pojechali oni pod sklep ziglerów i mężczyzna, którego Tomas określał jako Ziglers, przeskoczył przez płot i próbował wybić okno sklepu jakimś ostrym narzędziem. Według Tomasa właśnie tym mężczyzną był Tommy Ziegler, jednak śledczy zaczęli się zastanawiać, dlaczego Tommy miałby włamywać się do własnego sklepu. Na co Tomas odpowiedział, że Mace potrzebował telewizora dla swojej żony jako prezent na Boże Narodzenie i taki właśnie plan wymyślił razem z Zieglerem. Śledczy zaczęli dopytywać, co stało się później, po tym jak Tommy nie mógł się dostać do środka, dlatego Tomas powiedział, że kiedy mężczyzna nie mógł się włamać, to pojechali oni do jego domu, gdzie zdobył klucz do sklepu, a następnie wrócili. Felton Thomas nie zamierzał pomagać w kradzieży telewizora, dlatego powiedział im, że przeprasza, ale musi wrócić do domu. Pojechał do baru, gdzie zaczął pić, i około północy usłyszał, że była strzelanina w sklepie Zigglerów. Historia, którą właśnie usłyszeli śledczy nie miała za bardzo sensu, dlatego zaczęli oni szukać kolejnych dowodów. Zdobyto ze szpitala torbę wypełnioną zakrwawionymi ubraniami Tomiego, który był szykowany właśnie do operacji. W torbie znaleziono między innymi zakrwawiony but, a konkretnie mokasyn. Umieszczono go na odciskach obecnych w sklepie i wydawało się, że właśnie ten but pokrywa się z odciskami. Zebrano również wymiociny, które znaleziono na parkingu tuż przy sklepie Ziglerów, i wysłano je do badań. Kiedy ponownie śledczy rozmawiali z Feltonem Tomasem, aby dopytać go o więcej szczegółów, to na końcu tej rozmowy powiedzieli, że mają oni już zabójcę są pewni, że to właśnie nim jest Tommy Zigler, ponieważ odkryli, że kilka miesięcy przed tym zdarzeniem wykupił on polisy na życie o wartości pół miliona dolarów na swoją żonę. Tego samego dnia, czyli 25 grudnia rano, znajomy zadzwonił do Terry'ego Hadleya i zapytał, czy czytał on gazetę. Hadley był prawnikiem rodzinnym Zieglerów i często załatwiał za nich sprawy związane ze sklepem. Mężczyzna odpowiedział na pytanie swojego znajomego, że jeszcze nie zdążył przeczytać gazety, ponieważ jego dzieci otwierały prezenty bożonarodzeniowe. Ale kiedy tylko mężczyzna przeczytał gazetę, pojechał do szpitala do Tomiego Zieglera. Hadley poznał Tomiego pół roku wcześniej, kiedy reprezentował czarnoskórego mężczyznę, który miał stracić licencję na alkohol. Wtedy Tommy odezwał się do niego i zdecydował się zeznawać na korzyść tego czarnoskórego mężczyzny, dzięki czemu udało mu się zatrzymać licencję. Kiedy Hadley przyjechał do szpitala, akurat Tommy wybudzał się po operacji, był kompletnie oszołomiony, a kiedy Hadley powiedział mu, że jego żona, Eunice, nie żyje, mężczyzna wpadł w rozpacz. Prawnik powiedział, że z chęcią będzie reprezentował Tomiego, na co on się zgodził. I jeszcze tego samego dnia Hadley pojechał na miejsce zdarzenia, aby obejrzeć wszystkie dowody. Mężczyzna uważał, że to bardzo dziwne, że Mays, który podjechał swoim samochodem pod sklep Zieglerów, aby odebrać telewizor, zaparkował nie pod sklepem, ale na drugim końcu parkingu sklepu obok. W sklepie w różnych miejscach znajdowała się krew, i prawnik nie mógł uwierzyć, jak tomi mógłby zastrzelić wszystkich, skoro na jego koszuli nie znaleziono krwi. Kilka dni później, 29 grudnia, detektyw Fry zwołał spotkanie, na którym powiedział innym detektywom, że przedstawi wszystkie dowody. Oprócz polisy, która została wykupiona pół roku wcześniej. Tommy Ziegler miał mieć romans z jakimś mężczyzną, który też mieszkał w Wintergarden. Według Fraja Eunice przyłapała Tomiego na zdradzie, dlatego chciał on się jej pozbyć. Powiedział, że informację dotyczącą romansu Tomiego uzyskał z zaufanego źródła. Jednak nie był w stanie wskazać z jakiego. Według detektywa Tommy Ziegler planował to wcześniej i postanowił zwabić trzech mężczyzn do sklepu. Aby udawać napad. Aby odsunąć od siebie podejrzenia, strzelił sobie w brzuch. Jednak lekarz, który operował Tomiego, powiedział później, że Tomi, gdyby udawał, że jest niewinny, to raczej strzeliłby sobie w nogę, czy w jakąś kończynę. Ale on strzelił sobie w brzuch kilka centymetrów od wątroby, co mogło skutkować poważnymi powikłaniami albo śmiercią. Na początku roku 76 Perry Edwards Jr., czyli syn Edwardsów oraz brat Eunice, przejął majątek rodziny. Jednak wtedy nie podejrzewano go o to, że mógł być on sprawcą. Na początku stycznia 76 roku detektyw Fry zadzwonił do swojego mentora, który uczył go wszystkiego. Nazywał się on McDonnell i poprosił, aby pomógł w sprawie. Mężczyzna przyjechał na miejsce i detektywi wspólnie analizowali każdy kąt przez kilkanaście godzin. Wykonano nawet odcisk podeszwy Tomiego na skórce od cebuli, co miało potwierdzić lub zaprzeczyć, że to on był sprawcą, ponieważ porównano ten odcisk do śladów znalezionych w sklepie. Był jednak pewien problem. Problem dla detektywa Fraja, ponieważ oprócz tego, że na butach Tomiego nie było śladów krwi, to po analizie okazało się, że jest to inny rozmiar. Proces miał rozpocząć się w lutym, jednak ze względu na to, że ta sprawa zyskała rozgłos, to przeniesiono ją do Jacksonville na Florydzie. W marcu 76 roku oficjalnie rozpoczął się proces, przeniesiono na niego sztalugi. Na których postawiono obrazy z miejsca zdarzenia, a prokuratura zleciła wcześniej wykonanie miniaturowej kopii sklepu wraz ze wszystkimi meblami oraz ciałami. Detektyw Fry powiedział przed sądem, że jest on absolutnie pewien, że sprawcą jest Tommy Ziegler. Miał on najpierw wykupić 500 tysięcy dolarów ubezpieczenia na życie swojej żony, a następnie pozbyć się jej. Kiedy dowiedziała się, że ma on homoseksualny romans. Wysnuł on nawet teorię, że Tomi zaczął bić stalową rolką mężczyzn, ponieważ próbował on w ten sposób udowodnić swoją siłę, co, według Freya, miało przełożenie na jego orientację. Detektyw przedstawił Tomiego jako osobę chciwą oraz okrutną. Według niego była kiedyś taka sytuacja, że Tomi dla zabawy odciął psu nogę, ale nie był w stanie powiedzieć skąd ma taką informację. Ziegler miał też próbować utopić swojego ojca w jeziorze, podpalić stodołę oraz dom, aby zebrać pieniądze z ubezpieczenia. Jednak żadna z tych sytuacji nie miała miejsca. Pewne rzeczy, które mogły wpłynąć na decyzję sądu, zostały jednak przez detektywa ukryte. Na przykład mężczyzna trzy tygodnie wcześniej napisał do prokuratora, wyraził rozczarowanie, że nie byli oni w stanie powiązać pewnych dowodów, na przykład odcisków butów, z winą Tomiego. Ponadto detektyw o nazwisku Igen pisał do detektywa Fraja, że jest on zaniepokojony tym, że zebrane próbki krwi były zbyt małe, aby można było je przeanalizować, natomiast inne dowody zostały źle zabezpieczone, w wyniku czego mogły wskazać błędne dane. Jednak po dwóch dniach składania zeznań sprawa oficjalnie rozpoczęła się i oskarżono Tomiego. Proces był przekładany dwukrotnie, ze względu na to, że istniało ponad 200 dowodów w sprawie i nie wszystkie z nich zostały przebadane. I kiedy po raz trzeci prawnik Zieglera, czyli Hadley, poprosił sędziego o przełożenie procesu, ponieważ niektóre próbki nadal były w laboratorium, sędzia odmówił. Przedstawiono dziesiątki dowodów świadczących głównie na niekorzyść Tomiego i przesłuchano dokładnie 111 świadków. Tym ostatnim świadkiem był właśnie Tommy. Został poproszony o to, aby wyjaśnić, dlaczego w połowie 75 roku wykupił polisę na życie dla swojej żony. On odpowiedział na to, że tak mu poradził rodzinny prawnik po tym, jak jego ojciec przeszedł poważną operację. Prawnik później potwierdził wersję Ziegler'a. Hadley zaczął wypytywać Tomiego o jego relacje z Eunice. Tomi powiedział, że. Ich małżeństwo było szczęśliwe, rzadko się kłócili, a on czuł, że kochał ją jeszcze bardziej niż przed ślubem. Powiedział, że po raz ostatni widział swoją żonę, kiedy wrócił wraz z prawnikiem do domu, ponieważ pożyczył mu samochód. Następnie Juni pojechała do sklepu meblowego ze swoimi rodzicami, mam tu na myśli oczywiście sklep Zieglerów, miała tam kupić fotel dla swojego ojca, o czym wcześniej rozmawiała z Tomim. Wieczorem Ziegler pojechał ze swoim mechanikiem, który nazywał się Edward Williams, do sklepu. Kiedy mężczyzna wszedł do budynku, ktoś uderzył go w głowę, zauważył zarys dwóch postaci, ale wtedy nie był w stanie stwierdzić, kto to jest, dlatego że spadły mu okulary, a miał dość dużą wadę wzroku. Wyjął z kieszeni pistolet, który zazwyczaj przy sobie nosił i na oślep wystrzelił. Stracił przytomność, a kiedy ponownie ją odzyskał, zauważył, że leży w sklepie. Jednak wtedy nie był w stanie niczego dostrzec, ponieważ nadal nie miał okularów. Więc doczołgał się do swojego gabinetu i tam założył drugą parę. Kiedy dostał się do biura, wezwał pomoc. Taka była wersja Tomiego, natomiast Williams, czyli mechanik Tomiego, miał do niej zastrzeżenia ponieważ uważał, że było zupełnie inaczej. Williams też wcześniej przed procesem powiedział śledczym, że to Tommy zaczął do niego strzelać na tyłach sklepu. Mężczyzna powiedział w trakcie procesu, że pół roku przed tym, co się wydarzyło, Ziegler poprosił go, aby kupił mu dwa pistolety, których nie będzie dało się namierzyć. Rozprawa trwała prawie 17,5 godziny. Wezwano także jako świadka Między innymi wielebnego z pierwszego kościoła Baptystów, który opowiadał o tym, jak kochającą i współczującą osobą był Tomi. Wezwano też biegłego psychiatra, który powiedział, że Tomi wychował się w środowisku, w którym był w stanie rozwinąć w sobie ogromną samokontrolę nad zachowaniem w taki sposób, aby nie wyrażał zewnętrznych emocji. Po czym dodał, że Tomi był w stanie się kontrolować i nie był to wybuch złości. Po przesłuchaniu wszystkich świadków, ława przysięgłych miała problem, ponieważ połowa twierdziła, że Tomi jest winny, natomiast druga połowa twierdziła, że jest niewinny. Zorganizowali oni zebranie poza salą sądową i tam próbowali zrekonstruować wydarzenia z tamtego dnia. A kiedy wrócili na salę rozpraw, powiedzieli, że uznają Tomiego za winnego. Tommy Ziegler miał zostać skazany na dożywocie, jednak w dzień, kiedy odbywał się proces, wszedł w życie nowy przepis, który głosił, że kara śmierci była znów legalna. Dlatego Tommy został skazany na karę śmierci. Tommy miał zostać stracony 22 października 1982 roku. Jednak wtedy sąd okręgowy w Jacksonville wstrzymał egzekucję z powodu nowych dowodów. W 1986 roku odbył się ponowny proces, przedstawiono nowe dowody. Prokurator twierdził, że Tommy Ziegler odebrał życie czterem osobom z zimną krwią i była to zbrodnia z premedytacją. Teraz zacytuję jego słowa. Ten miły i delikatny człowiek, którego serce krwawi z powodu każdego kociaka, którego posiada, ponieważ Tomi miał razem z Junis pięć persów, przyłożył pistolet do tyłu głowy swojej żony i zastrzelił ją z zimną krwią. W tamtym czasie oskarżony miał nowych adwokatów. Była to grupa reprezentantów z Nowego Jorku, którzy zdecydowali się pomóc mu bezpłatnie, ponieważ wierzyli w jego niewinność. Podczas procesu mówiono także o tym, że Tomi, kiedy przebywał w celi śmierci, został ukarany za m.in. posiadanie nielegalnej spirali do podgrzewania kawy, posiadanie małego śrubokręta do mocowania okularów oraz zalanie podłogi swojej celi wodą z kranu, co miało być wyrazem protestu. W 1986 roku miała zostać wykonana kara śmierci, ponieważ sąd ponownie skazał to Tomiego, ale wstrzymano ją i przesunięto na kwiecień 1988 roku, jednak i wtedy wyrok został uchylony. Miał miejsce kolejny proces, w wyniku którego Tommy Ziegler został ponownie skazany na karę śmierci, a termin wykonania tej kary przesunięto na lata 90. Odbył się wtedy kolejny proces. Prokuratura wezwała na świadka mężczyznę nazywającego się Eddie Odom, który zeznawał przeciwko tomiemu. Mężczyzna powiedział, że 10 lat wcześniej on oraz Ziegler omawiali plan zapłacenia trzeciemu więźniowi Około 20 tysięcy dolarów za przyznanie się do morderstw. Ten więzień nigdy nie dostał pieniędzy, ponieważ stracono go w latach 80. Tommy, kiedy został zapytany, czy to prawda, odpowiedział, że rozmawiał kiedyś o tym, jednak był w desperacji, ale nigdy nie przekupiłby kogoś, aby oczyścić swoje imię. Na początku lat 2000, kilka dni przed wykonaniem wyroku śmierci, grupa prawników poprosiła o ponowny proces, ponieważ kilku prawników przejrzało wszystkie akta i odkryto, że dowody były kompletnie niespójne. Zdjęcia odcisków palców były zniszczone, brakowało próbek krwi, które były tak naprawdę znaczące dla sprawy. Okazało się, że zniszczono niektóre zeznania świadków. Te, które świadczyły o niewinności Tomiego, na przykład były zeznania mężczyzny, który powiedział śledczym, że w Wigilię 1975 roku widział policjanta idącego na zaplecze sklepu Ziglerów z bronią, a następnie usłyszał strzały. Mężczyzna zapytał śledczych, czy ma zadzwonić po swoją matkę, która również była świadkiem tego zdarzenia, na co śledczy odpowiedzieli: Nie. Chyba, że zbierzecie się razem i zdecydujecie, czy słyszeliście strzały, zanim zobaczyliście radiowóz. Jeśli podejmiecie złą decyzję, to my was deportujemy. Prawnicy pomogli Zigglerowi w napisaniu kolejnego odwołania, jednak sąd go odrzucił, dlatego że powiedział, że prawnicy powinni złożyć ten wniosek wcześniej. Ponownie przesunięto datę wykonania kary i coś, co jest Absolutnie niewyobrażalne to słowa, jakie wtedy powiedział prokurator, który stwierdził, że lepiej jest teraz zabić Zieglera i mieć to z głowy. W 2002 roku były prokurator, który miał na nazwisko Villa Lobos, zaprezentował ustawę, która miała na celu pomóc więźniom skazanym na karę śmierci poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań DNA. Jeszcze w tym samym roku zabezpieczono ubrania, które tamtej nocy miał na sobie Tomi, i przybadano małe kwadraty, które wycięto z tych ubrań. Okazało się, że na ubraniach Tomiego nie było ani kropli krwi żadnej z ofiar. Natomiast na ubraniach Mejsa, który według Tomiego miał być napastnikiem, znaleziono krew ojca Junis. Mniej więcej w tym samym czasie wyciekły nowe dowody dotyczące tamtej nocy. Okazało się, że Thompson, czyli przyjaciel Tomiego, napisał 13-stronicowy raport, w którym napisał, że rana Tomiego była sucha, kiedy przyjechał do szpitala, co oznaczało, że był postrzelony wcześniej, a nie tuż przed tym, jak przyjechali policjanci. Natomiast podczas rozprawy w 1976 roku. Thompson stwierdził, że rana Tomiego była wilgotna i sączyła się z niej krew. Córka Thompsona, która dostarczyła nowe dowody, powiedziała, że jej ojciec prawdopodobnie współpracował z prokuraturą lub został przez kogoś zmuszony do zmienienia zeznań. Na policję zgłosiła się kobieta, która miała na nazwisko Grayden. Powiedziała, że w 1975 roku, właśnie w ten dzień, kiedy doszło do strzelaniny, Miała wtedy 10 lat, ale pamięta bardzo dobrze, że tego dnia ktoś próbował ukraść torebkę jej matce. Był to mężczyzna przypominający jednego z aktorów grających w Zielonej Mili. Dziennikarka pracująca przy sprawie Tomiego znalazła jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie w 1975 roku, kiedy gazety rozpisywały się na temat tego, co się stało, jeden nagłówek głosił, że Sprawcą był prawdopodobnie Charlie Mace oraz mężczyzna o imieniu i nazwisku Robert Foster. Nazwisko zostało później zamienione na Felton Thomas, a jak wiemy, Felton Thomas był to mężczyzna, który dostał propozycję od Maysa, aby okraść sklep. Według dziennikarki, Charlie Mace działał z Robertem Fosterem, jednak nie można było tego dowieść w żaden sposób. Po prawie 30 latach odkryto zeznania kolejnych świadków, była to para, która przyjechała wtedy na weekend do Winter Garden i zeznawali oni później na policji po przeczytaniu nagłówków gazet, że tego dnia słyszeli strzały. Na co śledczy powiedzieli, nie musimy tego słuchać, i rozłączyli się. Do dziennikarki odezwała się wnuczka Perego Edwarda Juniora, która nazywała się April Lanier. I twierdziła ona, że prawdopodobnie jej dziadek był zamieszany w sprawę, ponieważ jej babcia kiedyś opowiedziała jej, że mężczyzna pojechał do Wintergarden właśnie w wigilię 75 roku, a kiedy wrócił, powiedział, że ma nigdy nie rozmawiać o tym, co się stało i ma nigdy o to nie pytać. Kiedy dziennikarka przyjechała do Wintergarden, aby porozmawiać o tym, co się stało i znaleźć jakiś nowych świadków, jednak mało kto chciał o tym rozmawiać. Ludzie uważali, że ta sprawa powinna zostać zamknięta i nie chcieli poruszać tego tematu. Kobieta postanowiła skontaktować się z Hadlejem, czyli pierwszym prawnikiem Tomiego. Mężczyzna powiedział, że przez te wszystkie lata wierzył, że Tomi jest niewinny i nadal utrzymuje swoje zdanie. Wyrok śmierci był dla niego tak traumatycznym wydarzeniem, że nigdy później nie wziął kolejnej sprawy. Tommy Ziegler nadal żyje. Ma teraz 76 lat i czeka na karę śmierci, ponieważ nie został uniewinniony. W wywiadach przyznaje, że zdaje sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie umrze w więzieniu. W końcu spędził tam połowę swojego życia, jednak nie zależy mu na tym, aby wyjść na wolność, a na tym, żeby oczyścić swoje imię. Oficjalnie uznaje się tę sprawę za rozwiązaną, chociaż istnieje wiele dowodów świadczących o tym, że to mi może być niewinny. Nie chcę mówić o tym, czy jest on winny, czy nie, ponieważ uważam, że trzeba by było zorganizować kolejną rozprawę sądową, powołać tych samych świadków, którzy powiedzieliby, co się stało wtedy, przebadać kolejne próbki. Ale prawda jest taka, że większość tych próbek została zniszczona. Albo na samym początku źle zabezpieczona. Ponadto minęło prawie 50 lat od tych wydarzeń, a pamięć się zaciera, więc świadkowie mogą nie pamiętać tego, co się stało. Sprawa Tomiego Ziglera jest bardzo frustrująca, ponieważ może być on niewinny. W takim przypadku spędził on połowę swojego życia w więzieniu za zbrodnie, których nie popełnił. Nie mógł przeżyć żałoby swojej żony. Ani swoich teściów, z którymi miał bardzo dobry kontakt. Jeśli jednak jest winny, oznacza to, że potrafił na tyle dobrze grać, aby oszukać tysiące ludzi, którzy wierzą w jego niewinność. Na tym chciałabym zakończyć ten podcast. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie, ponieważ jest skomplikowana i niejednoznaczna. Także czekam na Wasze komentarze i na dyskusję. Zachęcam do polubienia tego filmu, do zostawienia subskrypcji, zapraszam też na grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, natomiast źródła, jak zawsze, w komentarzu. I nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzenie. Do usłyszenia.